Na konferencji pomeczowej szkoleniowiec brunatnych Rafał Ulatowski podkreślał trafiliśmy na bardzo trudnego rywala, jeśli chodzi o doświadczenie. Dwóch naszych nastolatków, Flaszka i Serafin, ma we dwójkę tyle lat, co Maciek Kowalczyk. Poza tym widać to było na boisku. Nowacki, Kasperkiewicz, Ganowicz to są piłkarze, którzy na tym szczeblu piłkarskim wyróżniają się doświadczeniem i boiskowym cwaniactwem. Te wszystkie kuksańce, jakie dostaliśmy to lekcja dla nas na przyszłość, że za 10 meczów też tak będziemy grać. Jak dzisiaj kluczborg z takim pełnym Doświadczeniem. Cieszę się z tego punktu, biorąc pod uwagę to, co nas zastało w zeszłym tygodniu. Mogliśmy mieć 17 punktów, ale przyjmuję ten wynik.